Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie, drodzy Czcigodni Bracia w Kapłaństwie, Księże Kanclerzu, Księża Dziekani, Proboszczowie, Wikariusze, Księże Rektorze Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, drodzy diakoni. Najpierw nawiążę do tego ostatniego słowa księdza kanclerza o męczeństwie i czerwonym pasku. Kiedy tego słuchałem, skojarzył mi się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, na którym Pan Jezus przepasany jest czerwoną wstęgą. To znak Jego miłości, ale miłości ofiarnej prowadzącej do męczeństwa. W sposób szczególny odnosi się to najpierw do błogosławionego księdza Michała Rapacza, beatyfikowanego zaledwie kilka dni temu. Jednego z wielu, wielu kapłanów polskich, prześladowanych przez komunistów, nawet jeszcze przed wojną i w czasie wojny, ale zwłaszcza w okresie powojennym, który dla nas staje jako wzór, jako natchnienie, jako zachęta, by być nieugiętym w głoszeniu prawdy ewangelijnej światu takiemu, jaki jest. Ksiądz Rapacz, tak jak kapłani tamtego czasu, ani nie wybierał wojny, ani nie wybierał czasów okupacji niemieckiej, ani rządów komunistycznych. Ale wszędzie szedł jako świadek Chrystusa na spotkanie swoich czasów. Wiernie, aż do końca. I stąd także moja wielka wdzięczność za to, że tylu kapłanów włączyło się tak aktywnie w przeżycie najpierw Kongresu Eucharystycznego w swoich parafiach, dekanatach, na poziomie naszej archidiecezji, bo nie ma innego fundamentu dla naszej działalności kapłańskiej jak Eucharystia, jak umocnienie swojej wiary, że jest to prawdziwie żywy Chrystus, chociaż trzymamy w rękach i wpatrujemy się ciągle w biały opłatek. A z tej wiary rodzi się i wielka nadzieja na to, że Bóg da zwycięstwo. I miłość, która jest naszą nieraz słabą, ale zawsze przenikniętą miłością, odpowiedzią na miłość Boga. Naszą odpowiedzią dawaną Bogu, ukrytemu w Najświętszym Sakramencie i drugiemu człowiekowi. Dziękuję zatem za to wielkie dzieło Kongresu Eucharystycznego, począwszy od księży, którzy rzucili pierwszą ideę tego kongresu przeszło rok temu, poprzez księży, którzy pracowali w komitetach organizacyjnych, gdy chodzi o kongres eucharystyczny pod przewodnictwem księdza biskupa Roberta, za co mu bardzo serdecznie dziękujemy, i przy organizacji uroczystości beatyfikacyjnych. Księża doskonale wiedzą, jak one wspaniale wypadły. Ale tutaj chciałbym zacytować słowa księdza kardynała Semeraro. Powiada tak, to było wszystko wspaniale zorganizowane. Pod każdym względem. Ale to, co chciałbym podkreślić, to było to, że podczas uroczystości beatyfikacyjnych czuło się żywą odpowiedź ludu Bożego na to wyniesienie księdza Michała Rapacza do chwały ołtarzy. I powiada,
to nas, miał na uwadze pewnie też i siebie samego, nas bardzo umacnia w naszej posłudze Kościołowi. I że mogliśmy właśnie tak to przeżyć, wspaniale, głęboko, w duchu prawdziwej, głębokiej pobożności, dając właśnie takie doświadczenie Kościoła, za to wszystkim bardzo pragnę serdecznie podziękować. Jest z nami nowy ksiądz proboszcz w Płokach. Bardzo bym prosił, żeby właśnie w tym momencie wobec nas wszystkich otrzymał relikwie błogosławionego księdza Michała Rapacza. Oczywiście one w swojej większości znajdują się już w ołtarzu w kościele w Płokach, ale tu chodzi też o ten relikwiarz, który mógłby być używany przy różnego rodzaju uroczystościach, żeby każdy z wiernych mógł się do tych relikwii zbliżyć i z czcią je pocałować. Wraz z tymi relikwiami parafia w Płokach otrzymuje także ten obraz beatyfikacyjny, który będzie przypominał człowieka, który tam służył. Najpierw jako wikariusz, a później jako administrator i który swoje życie, swoje modlitwy, to wszystko, co czynił, poświęcał dla tych ludzi, których dał mu Pan Bóg, by ich prowadził do zbawienia. Mam nadzieję, że na skutek właśnie tych uroczystości sobotnich, także dzisiejszego wydarzenia, Kościół w Płokach będzie przyciągał bardzo wielu ludzi, kapłanów przede wszystkim i prywatnie, i prowadzących pielgrzymki, by umacniał nas, a jednocześnie wstawiał się za nami u Boga w naszej posłudze kapłańskiej, o której ksiądz kanclerz wspomniał, że przypada na trudne czasy. Wiemy już o tym, co pani ministra chce nam zafundować, ale wszystko w rękach Pana Boga. Zwróćcie uwagę, moi drodzy bracia w kapłaństwie. Były czasy trudne, okupacji komunistyczne, a ksiądz Michał uważał, że musi gromadzić dzieci na katechizację i musi im głosić Pana Jezusa w porę i nie w porę. Błagajmy Go, a właściwie Pana Boga, za Jego przyczyną, by nasze zadania katechetyczne, zadania głoszenia Ewangelii w niczym nie zostały uszczuplone. Ostatecznie ludzie strzelają, ale to Pan Bóg kulę nosi. Jesteśmy wszyscy i chcemy pozostawać wszyscy w rękach Pana Boga. To tyle, gdy chodzi o to, co doświadczaliśmy w ostatnich miesiącach, myślę o Kongresie Eucharystycznym i o tej wspaniałej beatyfikacji księdza Michała Rapacza. Wiem, że wielu księży uczestniczących w tych uroczystościach czuło się prawdziwie dumnych z tego, że należą do prezbiterium Świętego Kościoła Krakowskiego. Proszę w tej dumie trwać i tę dumę pogłębiać nie tylko niestety dość ulotnymi uczuciami, bo to należy właśnie do istoty uczuć, że przemijają szybko, ale żeby to poczucie dumy było budowane solidną, pełną poświęcenia pracą. I tutaj nawiązuję właśnie do tego czerwonego paska, ale przede wszystkim do tej przepaski Pana Jezusa na obrazie Matki Bożej nieustającej pomocy. Znak miłości ofiarnej do końca. Miłości, która przynosi ludziom zbawienie. Dziękuję za cały miniony rok pracy,
różnego rodzaju zadań. Przed nami nowe zadania, związane również z tym, że osiągamy wiek, w którym trzeba będzie zmieniać swoje dotychczasowe miejsca pracy. Z tym się wiążą kolejne zmiany. I tutaj proszę księży, nie pomyliłem się mówiąc my, że to nas dotyka. Wszyscy doskonale wiedzą, że za miesiąc kończę 75 lat. Chciałbym wobec księży dzisiaj oficjalnie powiedzieć, że z dniem 25 kwietnia, a więc prawie 2 miesiące temu, złożyłem rezygnację na ręce Ojca Świętego zgodnie z prawem spełnionego przez ponad 7 lat urzędu arcybiskupa metropolity krakowskiego. Co zdecyduje Ojciec Święty, zobaczymy. Ale sytuacja jest po prostu taka. Ojciec Święty zdecyduje, jak długo tutaj jeszcze przyjdzie mi pracować. Natomiast teraz przejdziemy już do tych decyzji, które dotyczą wprost życia naszego prezbiterium, życia kapłanów. I stąd proszę o prowadzenie dalej tego dzisiejszego, naszego szczególnego zgromadzenia.